Miałam do tej pory taką protezę wyjmowaną, ale ona mi bardzo przeszkadzała. Postanowiłam zadzwonić do kliniki pani doktor. Zostałam zaproszona na konsultację i zostałam zakwalifikowana do zabiegu. Mam nadzieję, że dzięki zabiegowi, który przejdę, będę mogła już żyć swobodnie, na luzie, dużo się uśmiechać. Będę mogła wyjść z domu do koleżanek na spotkania i po prostu będę miała komfort psychiczny z jedzeniem, ze wszystkim dużo lepszy. Dzień dobry pani Bogusiu. Dzień dobry pani doktor. Jak pani samopoczucie? Bardzo dobre. Pełna nadziei jest pani? Oczywiście. Cieszę się. Cieszę się pani. Ja też pani Bogusiu. Niech mi pani powie swoimi słowami, jak to jest, jak człowiek musi nosić protezę, traci zęby, a tej protezy nosić nie może. No tragicznie. Proteza bardzo przeszkadza. Mnie to naprawdę tak przeszkadza, ja nie mogłam w niej jeść. Później jak już mi ząb zaczął się psuć i musiałam go usunąć, tak już proteza była do niczego. Pani Bogusiu, dzięki cyfrowej technologii, czyli projektowaniu komputerowemu, mogłam u pani wprowadzić już wirtualnie implanty w taki sposób, że idealnie odpowiadają naszym przyszłym zębom. Także cała konstrukcja jest ukryta tak naprawdę w zębach i dzięki temu będzie pani miała swoje dziąsła i swoje trzecie, naturalne, piękne zęby. Pani Bogusiu, to co widzimy teraz na ekranie komputera, to jest obecna sytuacja w jamie ustnej u pani. Czyli tak naprawdę mamy 6 zębów. One wszystkie mają stany zapalne i są do usunięcia, ale już zaprojektowałam na komputerze i wprowadziłam w komputerze cyfrowo implanty w pani kość. I to, co trzymam w ręku, to szablon chirurgiczny, dzięki któremu bardzo precyzyjnie odtworzę to, co zostało zaprojektowane. A implanty są w ten sposób wprowadzone, że w osie implantów idealnie chowają się od powierzchni podniebiennych, czyli nic nie będzie tutaj widoczne i pani będzie miała wrażenie absolutnie naturalnego uczucia swoich trzecich zębów. Także dzięki dokładnemu cyfrowemu projektowaniu, dzięki SOPTAC Concept, czyli protokołowi, który nam na to pozwala, wyjdzie pani dzisiaj w takich pięknych zębach. Pani Bogusiu? Proszę zobaczyć. No piękne. Niech mi pani wszczypnie. Bo to nieprawda, wie pan? Prawda, to jest pani. Przepiękne? No, pani Bogusiu, niech pani weźmie sama lustereczka, niech pani zobaczy. No, naprawdę. To teraz może pani chodzić, gdzie pani chce. Tak, nawet na podryw. No, naprawdę bardzo ładnie, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Boże, jestem bardzo wdzięczna. Bardzo się cieszę. Boże, te pani rączki to są cudne. To dzięki pani doktor Sobczak mam dzisiaj tak piękne zęby, z których naprawdę jestem bardzo dumna i bardzo jej dziękuję, bo jest naprawdę wielka.